Drogie siostry, drodzy bracia, witam was serdecznie. Bardzo się cieszę, że jest nas dzisiaj tak dużo. Mimo w sumie niesprzyjającej pogody, śliskiej nawierzchni, ale wszyscy dojechaliśmy szczęśliwie. Niektórzy co prawda jeszcze jadą, ale też wierzymy, że dojadą spokojnie. Będziemy tutaj wszyscy razem mogli oddawać cześć naszemu Bogu i naszemu Panu. Na początek też zwrócimy się z modlitwą, prosząc o Boże błogosławieństwo, Bożą opiekę i mądrość, której bardzo wszyscy potrzebujemy. Nasz kochany Ojcze Niebiański, w tym gronie prosimy Cię bardzo o Twojego Świętego Ducha, abyś raczył nam Go udzielić, abyśmy nie byli tu jako ci, którzy chcą przedstawiać własne programy, własne pomysły, ale ci, którzy wierzą w Twoje prowadzenie, które jest nadrzędne, które jest najlepsze i najbardziej wartościowe ze wszystkiego, co moglibyśmy sobie wyobrazić. Pomóż nam czerpać z Twojej mądrości, którą widzimy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Nie z zawodnej, ludzkiej mądrości, która ciągle się zmienia, ale z tego, co jest stałe, co jest pełne mocy, pełne siły i potwierdzane przez Ciebie w tak wielu sytuacjach, że my, którzy otrzymaliśmy Twojego Ducha, widzimy to w wielu momentach naszego życia. Prosimy, Boże, o tych, którzy jeszcze tego nie zakosztowali, aby zobaczyli, że Ewangelia to jest nie tylko samo Słowo, ale też moc Twoja i Duch, i przekonanie głębokie, i radość w Duchu Świętym, żeby wiedzieli i poznali to na sobie, żeby nie słyszeli tego z drugiej ręki, ale mieli doświadczenia z Tobą, nasz Panie Jezu. Bo błogosław, prosimy to spotkanie, niech będzie ono ku Twojej chwale. O to prosimy w Twoje imię, nasz Panie. Amen. Temat, o którym dzisiaj chciałem mówić, jest trochę nietypowy, bo będę mówił o głupocie różnych elementów, o takiej pozornej głupocie i o prawdziwej, tej, której się chcemy wystrzegać. Będę mówił o głupocie chrześcijaństwa, głupocie bycia chrześcijaninem, czy głupocie krzyża, o głupocie grzechu, o głupocie współczesnej nauki. I jaka jest w związku z tym potrzeba każdego z nas? Głupota chrześcijaństwa. No nikt z nas nie chce być postrzegany jako głupi, prawda? Nawet jak dzieci się gdzieś tam kłócą, to jak jeden drugiemu powie, że jest głupi, no to już zaczyna się jakaś afera. Ale jak to wygląda, to bycie chrześcijaninem? Mówimy na przykład do kogoś niewidzialnego. Samo to, jakby ludzie z boku by powiedzieli, że być może no, jest to niepoważne, że jest to jakieś tam coś, co nie ma naukowego jakiegoś tam potwierdzenia. Autorytety. Biblijne autorytety to często ludzie niewykształceni. Piotr i Jan to byli rybacy, ale to, co oni mówią, to, co oni powiedzieli, my to traktujemy z najwyższym szacunkiem, bo ma to jakby Bożą pieczęć. Ale z ludzkiego punktu widzenia te autorytety są słabe, prawda? Mateusz był poborcą podatkowym, ale to nie był jakiś doktor ekonomii. Dawid był pasterzem, później był królem, ale początki miał też takie skromne. A Jakub i Juda to byli synowie Józefa Cieśli, więc też nie wyróżniali się jakimiś, nie wiadomo, wielkimi naukowymi cechami. Wielu dzisiaj naukowców i pseudonaukowców też krytykuje mocno chrześcijaństwo. Ta fala ateizmu, czy antyteizmu wręcz już teraz, wrogości wobec Boga i wobec chrześcijaństwa, ona jest coraz większa. W dodatku do tego wszystkiego chrześcijaństwo jest dzisiaj słabe. Gdyby ogólnie spojrzeć na chrześcijaństwo, to jest bardzo dużo problemów. To są w ogóle już czasy pochrześcijańskie. Dzisiaj dominuje postmodernizm, który odwołuje się, jest to prąd myślowy odwołujący się do poczucia końca wielkich narracji i historii. Czyli to jest taki kryzys ideowy, wszystko zostało już powiedziane, wszystko jest względne. Coś może być prawdziwe dla mnie, ale niekoniecznie może być dla kogoś innego i obaj żyjemy z tym sobie spokojnie, nikt nikomu się nie wtrąca. Wszystko jest subiektywne. Takie wiele ludzi dzisiaj ma podejście. Co ciekawe, nawet nauka nie jest dzisiaj już dla ludzi autorytetem, bo jest nim rozrywka. Dzisiaj to telewizja uczy, internetowa rozrywka w zasadzie rządzi, ludzie się nie przejmują
Nie ma takich debat nawet między ludźmi specjalnie. Kto dzisiaj kupuje Reader's Digest czy jakiś Newsweek? Gdybyśmy zobaczyli nawet w kiosku, to się rzadko kiedy zdarza. Ludzie są pozbawieni sensu życia, wartości, taki nihilizm dominuje. Za wielu też z duchownych czy z pastorów niestety możemy się wstydzić. Odkrywane są różne afery, często w kościołach jest płytko. Wielu pastorów zarabia kosmiczne pieniądze, zwłaszcza gdzieś tam w Ameryce, jak się obejrzy. To jest show, głośna muzyka, wygłupy. I jeżeli tak człowiek z takiej perspektywy spojrzy na chrześcijaństwo, to wygląda to strasznie. Naprawdę wygląda to strasznie. Jak rozmawiam z braćmi, to wszyscy jesteśmy zdania, że nie będzie już jakichś wielkich przebudzeń, wielkich nie wiadomo jakich, że nagle tysiące i miliony ludzi przyjdą do Chrystusa. Zjedzenie postępuje i ono będzie postępować. Ci, którzy postępują źle, będą czynić jeszcze gorzej. Ale jeżeli każdy z nas nie widzi różnicy między sobą teraz, a sobą na przykład 5 lat temu, 10 lat temu, czy w zależności od momentu, kiedy poznaliśmy Chrystusa, no to nie jest dobrze. Jeżeli nie widzimy różnicy między biblijnym chrześcijaństwem, a sektami, czy katolicyzmem, to też nie jest dobrze. To znaczy, że w naszej głowie nie ma tego obrazu Ewangelii. Mamy wtedy poważny problem. Ale dlaczego nie widzimy tej różnicy? Bo moglibyśmy tu rzucać oskarżenia. Jeżeli nam tego brakuje, dlaczego? 1 Tesaloniczan, 1 rozdział, od 4 wersetu. Wiedząc, umiłowani bracia, że zostaliście wybrani przez Boga, gdyż nasza Ewangelia nie doszła was tylko w słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym i w pełnym przekonaniu. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was, a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku z radością Ducha Świętego. Nie chodzi tu zatem o jakąś elokwencję, o wyuczone przemowy. Bóg działa w życiu wierzącego, jest nim obecny i ponadnaturalnie to okazuje. Nie jest to tak, że to się dzieje zawsze, bo to byłaby skrajność. Ale nie jest to też tak, że nie dzieje się to nigdy, bo to jest z kolei druga skrajność. Ja też takie rzeczy w swoim życiu przeżywałem. Kiedyś na przykład zmierzyłem dziecku gorączkę i była wysoka, że pikał termometr aż po prostu. I pomodliłem się i termometr za drugim razem już nie pikał. Ktoś powie, no stało się przypadek. Ale jak dużo takich przypadków chrześcijanie mogliby powiedzieć? Pamiętam, nie tak dawno byłem bardzo chory. Albo to było jakieś zatrucie, albo jakaś grypa jelitowa, że wymiotowałem praktycznie cały czas i w przerwach między tymi kolejnymi jakby takimi salwami, to po prostu już się zdenerwowałem, mówię, idę do apteki, muszę po prostu coś wziąć na to. I kiedy już szedłem, to przypomniały mi się słowa jednej osoby z mojej rodziny, która miała takie powiedzenie, ani święty Boże nie pomoże. I tak się nad tym zacząłem zastanawiać i tak jakoś wołać do Boga. Nawet nie o to chodzi, że ja się z tym nie zgadzam, ale ciężko było nawet to wyartykułować. I szedłem do tej apteki i poczułem, że nie muszę już tam iść. Że jestem zdrowy po prostu. Poszedłem do tej apteki, kupiłem te leki, ale branie ich już było całkowicie niepotrzebne. Też ktoś powie, przypadek. Ale takie przypadki wypełniają życie chrześcijanina. Zresztą jest to powiedziane o mocy. Greckie dunamis oznacza moc, która osiąga cele. Nie jest to jakaś tam sobie moc. Ona osiąga cele, które Bóg, które Duch Święty jej wyznaczył. Jeżeli nie ma mocy Bożej, to nic się nie dzieje. Więc jeżeli w życiu chrześcijanina nic się nie dzieje, to gdzie jest ta moc Boża? Ona jest odróżniona od Ducha Świętego. Bo czytaliśmy, że nasza Ewangelia nie doszła was tylko w słowie, ale także w mocy i
w Duchu Świętym. Widzimy? Mocy i Duchu Świętym. To nie jest, że Duch Święty to jest moc. Zresztą Dzieje Apostolskie 1:8, gdyby przeczytać z Biblii Warszawskiej, to czytamy: weźmiecie moc Ducha Świętego. To jest dopełniacz. I tak jest w języku greckim. Kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. A przykład Nowego Świata tu mówi: lecz otrzymacie moc, gdy zstąpi na was Duch Święty. Tak jakby to było tożsame. Duch Święty z mocą Bożą. Co jest nieprawda. Tam jest dopełniacz. Też osobiście to sprawdziłem. Więc to jest specjalnie przekłamanie, żeby pokazać, nie pokazać prawdy, kim tak naprawdę jest Duch Święty. New Living Translation mówi, że Duch Święty dał wam pełne przekonanie, że mówimy prawdę. I ja też w to wierzę, że człowiek odrodzony przez Boga, wierzący, posiada zdolność odróżniania myśli Bożych i rozpoznawania ich, szczególnie dlatego, że posiada Ducha Świętego. To jest przekonanie, że to, co mówi kaznodzieja, pochodzi od Boga albo nie pochodzi od Boga. Jest to oczywiście całkowicie zgodne ze Słowem Bożym. Bardzo lubię rozmawiać z wierzącymi, którzy są dłużej w Panu niż ja, bo często na przykład rozmawiamy i widzimy te same problemy, jakie są w Kościele. Często zgadzamy się nawet w detalach, ale nikt z obecnych tu nie może powiedzieć, że o, ja ich wszystkich uczyłem, ja jestem ciałem kierowniczym nad nimi wszystkimi i wszyscy będą teraz myśleć tak, jak on tam sobie wymyślił. To Duch Święty daje nam wspólne zrozumienie i nie jest to zasługa żadnego człowieka. Chroni nas przed zwiedzeniem. Już jako młody wierzący zawsze to czułem, że kiedy pojawiała się jakaś nowa nauka, to czułem, że w sercu to się mi nie zgadza z całością tego, co ja się nauczyłem z Pisma Świętego. Nie wiedziałem jeszcze dlaczego, ale minął niedługi czas i Bóg mi to pokazał, co jest nie tak z pewnymi rzeczami. Za to jestem wdzięczny Bogu, bo to jest dowód Jego prowadzenia. I oby tak było też w twoim życiu. Skoro więc to taka głupota, bycie chrześcijaninem, jeszcze zaraz zobaczymy dlaczego, to jeżeli zależy nam na opinii ludzi, to będziemy mieli poważny problem. Bo co ludzie o nas będą myśleć? 1 Koryntian, 1 rozdział, werset 18. 1 Koryntian 1:18, bo sens krzyża jest głupotą dla ludzi idących na potępienie, ale dla nas przyjmujących zbawienie jest ono przejawem mocy samego Boga. Gdyby tak sięgnąć do oryginalnej greki, to można by to przetłumaczyć: dla tych, którzy idą ku zagładzie, to słowo o tym krzyżu jest głupotą. Tam jest typowo o tym mowa. Nie całokształt Ewangelii, że jest głupotą, ale to słowo o tym krzyżu. Śmierć odkupieńcza Chrystusa, zmartwychwstanie, w ogóle potrzeba tego, że Chrystus umarł za człowieka, to jest dla ludzi śmieszne. Chodzi właśnie o krzyż, okup i zmartwychwstanie. Jeżeli kogoś to śmieszy, jeżeli uważa, że to jest głupota, to pierwsze słowa określają jego los. Dla tych, którzy idą ku zagładzie, to jest właśnie głupota. To jest greckie słowo moria i ona oznacza coś śmiesznego, absurdalnego. Dlatego nie dziwmy się, że ludzie tak do tego podchodzą, skoro to jest śmieszne, absurdalne wręcz dla nich, nie do pojęcia. Zresztą nasz nauczyciel, którego piszemy przez duże N nawet czasami, to nie jest nauczyciel jakiejś, czy założyciel jakiejś znanej szkoły filozoficznej. Gdybym ja dzisiaj powiedział, że czytam wszystkie dzieła Platona czy Immanuela Kanta i każde słowo mogę wyrecytować, to by powiedzieli: no, ale to jest mądry, zdolny człowiek, który ma naprawdę potencjał. Ale nasz nauczyciel zginął jako przestępca i nie miał jakby dobrej opinii. Więc uczeń nie przewyższa pod tym względem swojego nauczyciela. Musimy być gotowi nieść ten krzyż każdego dnia. Co jest też takie nie do pojęcia, że każdy człowiek, włączając różnych mądrali, powinien tam trafić na krzyż, ale nie on. To nie było miejsce dla niego, że on zasługiwał, żeby tam pójść. Więc pytanie jest jedno: czy ja zasługuję za moje grzechy na wieczne potępienie? Ja jestem przekonany, że z całą pewnością tak.
Czy potrzebuję Zbawiciela? Z całą pewnością tak. I to jest nie do pojęcia, póki Duch Święty nie przyjdzie i nie przekona człowieka o grzechu. Jeżeli to się nie stanie, jeżeli to nie nastąpi, to wszystko to jest głupie, absurdalne i nasze tłumaczenie na niewiele się zda. A co do tej opinii ludzi, to nic nie da, że sobie zrobię doktora filozofii, PhD, doktorat z teologii, nic nie da, że nazwę swoje przemówienie wykładem, jak to niektóre robią religie czy sekty. Nic nie da, że nauczę się starożytnych języków. Dla niektórych ludzi i tak będę co najwyżej poczciwym głupkiem. I taka jest prawda. Do wyższego pułapu mnie niewierzący ludzie nie zaliczą. Ale czy powinno nam na tym zależeć? Czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Za czasów Jezusa był jeden wybór. Albo Jezus, albo kariera i dobra opinia. Dzisiaj niektórzy chcieliby to połączyć, trzecią opcję. Szanowany pastor, ceniony sługa Boży, jakiś wybitny kaznodzieja. Wielebny. Wielebny właśnie, choćby. Tego typu rzeczy. To było nie do zrobienia kiedyś. A dzisiaj ludzie tak chcą to obejść, że ten krzyż to mieć taki właśnie malutki do niesienia tu, o, i ustawić się po prostu, żeby było wszystko dobrze. Jest też głupota grzechu. O niej nie będę dużo mówił, ale myślę, że jest to też ważne. W kazaniu na górze Pan Jezus mówił bardzo konkretnie. To jest siódmy rozdział Mateusza od 24 wersetu. Po tych różnych swoich słowach, w których powiedział bardzo konkretnie i nie mówił zagadkami, bo tam są bardzo konkretne rzeczy powiedziane, czego nie należy robić i jak rozwiązywać pewne sprawy. To nie było w przypowieściach. To było po to, żeby ten lud, każdy mógł to zrozumieć. Każdego więc, kto słucha tych moich słów, to jest też greckie słowo tus, chodzi konkretnie o te słowa, tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skalę. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skalę. A każdy, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom i zawalił się, a jego upadek był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, ludzie zdumiewali się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak uczeni w piśmie. Więc jeśli chodzi o stronę moralną, to kazanie na górze ma naprawdę ogromną wartość. Bo na tym budujemy fundament choćby z naszej służby, jaką pełnimy dla Boga. Prawda? Więc nie mogę zawalić fundamentu i budować sobie piękne jakieś tam budowli, bo się okaże, że budowałem rzeczy, które są kompletnie bezwartościowe. Można też się zastanowić, jest tyle różnych pokus i pragnień. Dlaczego one czasami zwyciężają? Czemu czasami nawet wierzącym brakuje siły, żeby się im przeciwstawić? List pierwszy do Tymoteusza, 6 rozdział, werset 9, czytamy tutaj tak. A ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i w zasadzkę diabła oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pragnienia. One to pogrążają ludzi w zgubie i w zatraceniu. Więc jest tutaj mowa o pewnych nierozumnych pragnieniach. To słowo oznacza dosłownie bezmyślny. I często ludzie tak robią, że bezmyślnie, bezwolnie poddają się pragnieniom. A czasami zatrzymanie się, przemyślenie naprawdę pomaga, taka zapobiegliwość. Bo bezmyślność może nas poprowadzić w kierunku, w którym normalnie byśmy nie poszli i którego będziemy bardzo żałować. Oczywiście ta miłość pieniądza też jest przyczyną tego, jak tutaj powiedziano. Ale stąd się biorą właśnie te pragnienia, które są nierozumne. One tu pogrążają ludzi.
To jest z kolei słowo, które oznacza tonąć albo topić się. I tak się po prostu dzieje, że to potrafi człowieka pogrążyć, tak jakby człowiek rzeczywiście topił się albo tonął jak statek. Zwiedzenia. To też jest forma ogłupienia. I list do Galatów, 3 rozdział, zaczyna się o nierozumni Galacjanie. Niektóre przykłady podają nawet głupi. Kto was otumanił? Was, przed których oczami nakreślony został obraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. To też jest to słowo bezmyślni. Bezmyślni Galacjanie. I ciekawe jest to, że ja mam niestety dość dużo takich doświadczeń z różnymi ludźmi, których znałem kiedyś, którzy bardzo szybko poszli w różne zwiedzenia. Nie sprawdzili, nie przekonali się, co to warta, kim są ci ludzie, którzy tego nauczają. Po prostu coś bezmyślnie przyjęli i oni już są niewierzący, oni już są jacyś tam charyzmaniacy, nie wiadomo jacy. Bardzo szybko, nie trzeba było lat wcale, ani miesięcy. Ktoś po prostu, tak jakby od razu został otumaniony. Więc nie przyjmujmy niczego bezmyślnie. Nieważne, czy to powiedział jakiś uczony, pastor, naukowiec, czy my, czy ktokolwiek. To nie jest żadna zasługa. Czasami możemy po prostu przez taką bezmyślność też wiele stracić. Ale współczesna nauka też ma swoje błędy, też ma swoją głupotę. Czasami ma więcej związku z wiarą i filozofią, niż się to nam wydaje. Był taki pan, który się nazywał Bertrand Russell i on w 1927 roku napisał: nie ma powodu do przypuszczenia, że świat w ogóle miał początek. Myśl, że rzeczy muszą mieć początek, zawdzięczamy w rzeczywistości ubóstwu naszej wyobraźni. Ale w tym samym roku, co ciekawe, taka to była koincydencja, że pewien astronom, który się nazywał George Lemaître, doszedł do wniosku, że wszechświat dawno temu z jednego punktu się jakby rozszerzył. 2 lata później astronom Edwin Hubble odkrył, że galaktyki się odsuwają od nas, te, które są dalej, odsuwają się jakby szybciej niż te, które są bliżej. On jest też jakby tym ojcem teorii Wielkiego Wybuchu. I to najprościej można powiedzieć, że według tej teorii, że wszechświat rozpoczął się od takiej małej, malutkiej osobliwości i później przez 13,8 miliarda lat się rozszerzał do tego, co znamy dzisiaj. Ponieważ według tych naukowych teorii wszechświat miał jakby datę, swój początek, przestrzeń i materię. Niektórzy zastanawiają się, co się działo przed tym wielkim wybuchem. Tu oczywiście nauka tego nie umie dać żadnego wytłumaczenia, dlatego że siła, która doprowadziła do tego, że ten wszechświat tak się rozszerzył, byłaby pozbawiona właściwości linearnego czasu, przestrzeni i materii. Brzmi jak Bóg, prawda? Siła, która nie ma czasu, nie jest objęta jakby właściwościami linearnego czasu, jest ponad czasem, nie ma przestrzeni i nie ma materii. Więc widzimy, że nowe światło nauki błysnęło w 1927 roku i niestety pan Russell żył w nieświadomości, a jego paradygmat był błędny i fałszywy i może to jemu właśnie brakowało wyobraźni, bo wszechświat zgodnie z obecną nauką miał początek. Mądrość ludzka jest nietrwała i my to widzimy, nie można na niej polegać. To, co dzisiaj jest super pewne, może być, że już za rok będzie w ogóle niepewne. Darwinowska ewolucja też już w zasadzie wielu naukowców nie mówi, że ona jest aktualna. Nie ma żadnych form pośrednich, więc wymyślono jakieś skoki ewolucyjne. Były też oszustwa nawet próbujące połączyć części różnych zwierząt, żeby udowodnić, że coś jednak istniało.
Na przykład człowiek z Piltdown to było przedstawione w 1912 roku, a zdemaskowane ostatecznie w 1953 roku, po 41 latach. I przez 41 lat mogli tacy różni naukowcy, czy ludzie, co się interesowali, powiedzieć chrześcijanom, no zobaczcie, my tu mamy 100% dowód, że to był taki człowiek pierwotny, czy jakiś tam małpolud, można powiedzieć, a co wy nam tu opowiadacie o jakimś tam stwarzaniu. Naukowcy też bronią się przed tym, że darwinowska ewolucja nie ma nic wspólnego z eugeniką, a jednak, czyli po prostu twierdzeniem, że jedna rasa jest lepsza, druga gorsza, no i z tej gorszej to najlepiej się jest pozbyć. Ale co ciekawe, że ta ewolucja zainspirowała rasizm i eugenikę, dlatego że kuzyn Darwina, Francis Galton, był tym, który właśnie podstawy eugeniki stworzył, więc to nie jest wcale jakaś tam, powiedzmy, przypadek, że jego kuzyn to zrobił. I od późnego XIX wieku do końca II wojny światowej eugenika miała silny wpływ na publiczne i zdrowotne ustawodawstwo w Europie i USA. Sami widzimy, co Hitler chciał zrobić z pewnymi mniejszościami, które uznał za niepotrzebne i gorsze, jeśli chodzi o rasę. Czytałem esej tego właśnie Bertranda Russella, Dlaczego nie jestem chrześcijaninem? I to naprawdę, można powiedzieć, największe mózgi świata próbują się rozprawić z Bogiem, ale co mądrego ten człowiek jeszcze powiedział? Są jeszcze inne, chociaż mniej ważne, niedociągnięcia w nauce Chrystusa. Na przykład historia świń gerazejskich, o których opowiadają Marek i Mateusz. Nie było to z pewnością przejawem dobroci dla świń, pozwolić w nie wejść demonom, skutkiem czego biedne zwierzęta wpadły do morza i utonęły. Musicie pamiętać, że Chrystus był wszechmocny i mógł po prostu kazać demonom się wynieść, ale on zamiast tego umieścił je w świniach. Tylko że pan Russell zapomniał, że Pan Jezus był nie tylko wszechmocny, ale i wszechmądry. Poza tym był właścicielem wszystkiego, co żyje. Ewangelia Jana 1,11 mówi, że przyszedł do swojej własności. Więc przyszedł tam jako właściciel i miał prawo dać te świnie komu chciał, jeżeli taka była jego decyzja. Pamiętamy przypowieść, jak Pan chciał temu słudze dać tyle samo, a drugi miał pretensje, to powiedział, co ci do tego? To nie jest twoja po prostu sprawa. Tu jest jeszcze jedna rzecz, która świadczy o niezrozumieniu człowieka, który chce się wypowiadać w kwestiach teologicznych, nie mając kompletnie pojęcia. Pan Russell nie dostrzega celowości tego działania. W Biblii czytamy, ci zaś, którzy paśli świnie i uciekli i opowiedzieli o tym w mieście i we wsiach. I wyszli ludzie, aby zobaczyć, co się stało. Przyszli więc do Jezusa i zobaczyli tego, który był opętany, w którym był legion demonów, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach, i bali się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, żeby odszedł z ich granic. Tu jest kilka spraw. Świnie były nieczyste, nie wolno było ich hodować, bo Księga Kapłańska, 11 rozdział, mówi, świni, która choć ma rozdzielone kopyto i racice, ale nie przeżuwa, będzie dla was nieczysta. Więc być może było to po prostu przejaw nieposłuszeństwa mieszkańców tamtej krainy. Poza tym to byli materialiści, nie chcieli więcej takich znaków, nie cieszyli się z uzdrowienia tego człowieka. O tym też pan Russell nie wspomniał, że dobrze, że ten człowiek został uzdrowiony. Ale czego my się możemy tego uczyć? Widzimy ogrom zła, od jakiego ten człowiek był uwolniony. A on tego nie widział. Ogrom zła po prostu. Gdyby umiał sobie to wyobrazić, to inaczej podszedłby do tej sprawy. Więc ten fragment już umknął uwadze pana Russella. Jeżeli chciał skomentować ten fragment, powinien to zrobić w całości. Ten fragment podkreśla też boskość Jezusa, bo Ewangelia Marka, 5 rozdział, mówi, lecz Jezus mu nie pozwolił, ale powiedział, idź do domu do swoich i opowiedz im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc i zaczął w Dekapolu opowiadać, jak wielkie rzeczy Jezus mu uczynił. I wszyscy się dziwili. Więc tym Panem jest właśnie Jezus. Jeden człowiek nie tak dawno napisał mi,
Ponadto wcześniej widzieć można było przeróżne opętania, na przykład padaczkę, demoniczne urojenia, na przykład schizofrenię, których jeszcze nikt nie potrafił nazwać. Ja temu człowiekowi napisałem tak. To był fragment mojej odpowiedzi. Opętanie. Człowieku kochany, nie wiesz, o czym mówisz. Niestety widziałem padaczkę i widziałem niestety opętanie. Jestem przeszkolony jako zakładowy pomocniczy ratownik medyczny. To dwie niekoniecznie związane ze sobą sprawy. Biblia też je rozróżnia. Życzę Panu, żeby sam zobaczył nie tylko padaczkę. Wtedy będzie może wiedział, że to nie jest to samo, co opętanie. Z jakim Bogiem chcą walczyć dzisiejsi naukowcy? Z takim, jakiego sami wymyślili. Cytat. W młodych latach, gdy rozmyślałem bardzo poważnie nad tymi zagadnieniami, godziłem się przez długi czas na argument pierwszej przyczyny. Ale pewnego dnia, mając 18 lat, przeczytałem autobiografię Johna Stuarta Milla i znalazłem tam następujące zdania. Ojciec mój pouczał mnie, że na pytanie, kto mnie stworzył, nie można dać odpowiedzi, gdyż bezpośrednio potem wyłania się nowe pytanie, kto stworzył Boga. To proste zdanie wykazało mi zwodniczość argumentu pierwszej przyczyny. Jeśli wszystko musi mieć przyczynę, to Bóg musi ją również. Jeśli może coś być bez przyczyny, może to być równie dobrze świat jak Bóg. Także argument ten jest zupełnie bezwartościowy. Jest on równoznaczny z poglądem indyjskim, według którego świat spoczywa na słoniu, a słoń na żółwiu, a gdy pytano, a żółw, Hindus odpowiadał, może byśmy tak zmienili temat rozmowy. Ale szybko dał się przekonać ten człowiek, dlatego że pasowało to do jego światopoglądu. Tylko że jest jeden poważny problem. Nikt z uczniów Chrystusa w takiego Boga, jak oni przedstawiają, nie wierzy. Dlatego, że chrześcijański Bóg nie miał początku. Księga Powtórzonego Prawa, 32 rozdział mówi: podnoszę bowiem swą rękę ku niebu i mówię, ja żyję na wieki. 1 Tymoteusza, 1 rozdział, a królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu, mądremu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Rodzaju 21:33. Abraham zaś zasadził drzewa w Berszebie i wzywał tam Pana, imienia Pana, Boga wiecznego. Księga Izajasza, 40 rozdział. Do kogo więc przyrównacie Boga? A jaką podobiznę z Nim porównacie? Nie ma niczego takiego w naturze, jak Bóg, który opisuje Biblia. Nie da się Boga zamknąć w leksykonie, tak jak jakąś rzecz, że ma tyle centymetrów długości, tyle szerokości, tyle grubości. Z takiego materiału jest zrobiona, bo każdy taki opis powoduje pewne ograniczenia. A Bóg tak opisuje siebie, że w zasadzie ten opis jest bardzo skromny. A wręcz to, co Pan Jezus mówi o sobie i o Ojcu, wydaje się nie mieścić nam w głowie. Takie na przykład, że Bóg jest w niebie, ale kto widział mnie, widział też Ojca. Albo ja i Ojciec jesteśmy jedno. To są rzeczy, które w zasadzie wydają się być sprzeczne ze sobą. Tylko że z takim Bogiem, jak przedstawia go Biblia, oni nie chcą walczyć, no bo jak? Tylko że gdyby byli uczciwi, to przynajmniej spróbowaliby poznać naszą chrześcijańską perspektywę i z jej poziomu argumentować. A tak to mamy typowy błąd logiczny, który nazywa się atakowaniem chochoła. Po cichu zastępują wszechmocnego, nie mającego początku chrześcijańskiego Boga Bogiem stworzonym, fałszywym, który podlega prawom, który jest związany ich logiką, no bo on coś może albo nie może. On jest związany ich logiką. Jego atakują i ogłaszają zwycięstwo, że chrześcijaństwo nie ma sensu, to wszystko jest bez sensu. Wygraliśmy i cieszą się bardzo. Wpis na Twitterze Richarda Dawkinsa z 14 sierpnia 2013 roku. To jest moje tłumaczenie, więc może być niedoskonałe. Wiele ludzi jest po prostu głupich, a niektórzy religijni ludzie nie są głupi, ale religia jest zorganizowaną licencją albo koncesją bycia akceptowalnie głupim. Więc łatwo atakować zorganizowane religie, tym bardziej tak luźno definiując pojęcie religii. I to jest prawda, że można by się przyczepić poważnie do wielu zorganizowanych religii, na pewno do większości, ale wrzucanie wszystkich do jednego worka też nie jest
prawidłowym. To też jest w logice, czy w takiej erystyce argumentum ad personam, wymierzony argument w osobę. To jest ostatni sposób nieuczciwej argumentacji, stosowany, gdy wszystkie inne sposoby zawodzą, nie ma szans na wygranie sporu argumentacją merytoryczną. Czyli po prostu jesteś głupi i tyle. Ale gdyby to w drugą stronę z kolei przestawić te słowa naszego pana Dawkinsa, by to brzmiało tak. Wielu ludzi jest po prostu głupich i wielu ateistów nie jest głupich, ale ateizm jest naukową licencją czy koncesją na bycie akceptowalnie głupim. Więc też można by to odwrócić. Poza tym, skoro pan Dawkins tak lubi atakowanie ad hominem czy ad personam, więc może ze swej strony dodam, że człowiek, który 3 razy się rozwodził, nie radzi sobie z własnym życiem, a chce komentować życie jako takie, więc też niech się nad tym zastanowi. Dla mnie to nie jest żaden autorytet. Pismo Święte poza tym mówi, że ani jedna osoba nie ma uzasadnionej przyczyny bycia ateistą. Nie ma. Ani jeden człowiek nie może usprawiedliwić się, że on jest ateistą. Dlaczego tak jest? List do Rzymian, 1 rozdział, od 18 wersetu. Zobaczmy, co tu jest napisane. List do Rzymian, 1 rozdział, 18-23. Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata, przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swych myślach i zaćmiło się ich bezrozumne, to jest słowo, które oznacza nieinteligentne, bezrozumne serce. Podając się za mądrych, zgłupieli i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. Więc jeżeli Biblia mówi prawdę, nikt nie ma prawa uważać, że ma uzasadnione powody, by nie wierzyć w Boga. Bóg zadbał o to, żeby to było jawne. Od prostaka do jakiegoś wielkiego profesora. Dlatego ci ludzie są bez wymówki. Słowo życia tu mówi, niech więc, nikt więc nie może się wykręcać, że go nie poznał. Jest tu użyte też słowo anapologetes, które znaczy nie dający się obronić, nie dający pretekstu, niewybaczalny. Więc nie da się obronić tej właśnie ateistycznej postawy. Wielu ludzi w tym antyteizmie uczestniczy w walce z Bogiem. Są ludzie, którzy sami nazywają się 4 jeźdźcami ateizmu. Chyba są bardzo dumni z tej nazwy. Richard Dawkins powiedział też, że wszyscy jesteśmy ateistami, jeśli chodzi o większość bogów, jakie kiedykolwiek wierzyły społeczeństwa. Niektórzy z nas poszli po prostu o jednego Boga dalej. Chodzi tu oczywiście o Boga chrześcijańskiego. Pan Richard Dawkins ma 78 lat, więc jest już człowiekiem w podeszłym wieku. Nikt nie żyje wiecznie. Najpóźniej człowiek, kiedy umrze po prostu, przekona się na własnej skórze. Zapytano go nie tak dawno, co jeśli pan jest w błędzie, co jeśli się pan myli. No to odpowiedź była taka lekceważąca. Co jeśli pan jest w błędzie, jeśli chodzi o Boga Juju z Afryki na przykład. I tamten Bóg jest prawdziwy, a pan jego nie czcił na przykład. Nie? Więc ci ludzie nie rozważają nawet czegoś takiego, że mogą być w błędzie, że mogą kiedyś odpowiedzieć przed tym prawdziwym Bogiem. Nie takim jak jakiś urojony Bóg z Afryki. Smutną prawdą jest to, że niektórych nic nie przekona, absolutnie nic. Znamy te nauczanie Pana Jezusa o bogaczu i Łazarzu z Ewangelii Łukasza, 16 rozdziału. Tam 23 werset mówi, a gdy w krainie umarłych cierpiał męki, podniósł swoje oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I od 27 wersetu zaczyna się, wtedy bogacz błagał, proszę Cię, Ojcze Abrahamie, poślij Łazarza do domu mego ojca, mam jeszcze 5 braci.
Niech ich przestrzeże przed tym miejscem cierpień, aby i oni tu nie trafili po śmierci. Lecz Abraham odparł. Wystarczy, że mają prawo Mojżesza i pisma proroków. Dzisiejsi ludzie mają jeszcze Ewangelię do tego. Nowy Testament w całości. Niech przestrzegają tego, co tam napisano. Ojcze Abrahamie, rzekł bogacz, to nie wystarczy. Gdyby jednak powiedział im o tym ktoś z umarłych, wtedy się opamiętają. Ale Abraham zaprzeczył. Skoro nie chcą słuchać Mojżesza i proroków, to nie przekona ich nawet ktoś, kto zmartwychwstał. I to jest smutna prawda. Naprawdę, są ludzie, których nie przekona nic. Po Wielkiej Brytanii jeździ nawet taki autobus, na którym jest taki transparent czy reklama. Prawdopodobnie nie ma Boga. I pod spodem jest komentarz. Teraz przestań się martwić i ciesz się życiem. I tak się antyteiści, ateiści reklamują. Są też koszulki. Wszyscy są z tego bardzo dumni. Jedli, pili. Mężczyźni się żenili. Kobiety wydawano za mąż. Cieszmy się życiem. Nie ma Boga. Psalm 53 zaczyna się w ten sposób, że mówi głupi w swym sercu, nie ma Boga. Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, nikt nie czyni dobrze. Bóg spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, czy jest wśród nich ktoś rozumny, który by szukał Boga. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni. Nie ma takiego, co czyni dobrze, ani jednego. Czyż się nie opamiętają ci, którzy czynią nieprawość, którzy lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli, którzy nie wzywają Boga? I teraz jest ciekawa rzecz. Tam zadrżeli ze strachu, gdzie strachu nie było. Albowiem Bóg rozproszył kości tych, którzy cię oblegli, okryli się wstydem, bo Bóg ich odrzucił. Więc ten strach, ta bojaźń przed Bogiem, on się w końcu pojawi. Ale ci ludzie zostaną odrzuceni. Nie bać się Boga to jest głupota. I ci ludzie nie schowają się za tytułami, doktoratami. Przyjdzie czas, że uwierzą, ale to już nie będzie zbawcza wiara. To taka wiara nic im już nie pomoże. Może ten bogacz z nauczania Jezusa był też ateistą? Może jakaś filozofia w ten sposób go pokierowała? Tylko, że w świecie zmarłych nie ma ani jednego ateisty. W świecie duchowym, nawet wśród demonów, nie ma żadnego ateisty. To tylko ludzie dali się zwieść pod tym względem szatanowi. Co zatem z całą ich mądrością? 1 Koryntian, 1 rozdział, czytaliśmy ten 18 werset. Bo sens krzyża jest głupotą dla ludzi idących na potępienie, ale dla nas przyjmujących zbawienie jest on przejawem mocy samego Boga. Ale co przeczytamy dalej? Czytamy o tym w piśmie. Zniszczę mądrość mędrców i odrzucę błyskotliwość inteligentnych. Gdzie są ci wszyscy mędrcy, uczeni i wybitni znawcy spraw tego świata? Czyż Bóg nie uczynił z całej tej mądrości zwykłej głupoty? Skoro mądry świat nie poznał mądrego Boga, spodobało się mu przez głupie mówienie zbawić tych, którzy uwierzą. Hebrajczycy żądają znaku z nieba, Grecy szukają mądrości, a my głosimy ukrzyżowanego Chrystusa. Dla pierwszych jest on zgorszeniem, dla tych drugich nonsensem. A dla nas powołanych, zarówno wśród Hebrajczyków, jak i Greków, jest on Mesjaszem, mocą i mądrością samego Boga. Bo coś głupiego u Boga góruje nad mądrością człowieka, a coś słabego u Boga przewyższa ludzką siłę. Zauważcie, drodzy przyjaciele, że niewielu spośród was uchodzi za bardzo mądrych, posiada władzę lub szlachetne urodzenie. Czy nie taka jest prawda? Bóg świadomie wybrał to, co świat uważa za głupie, słabe i nieważne, aby zawstydzić mądrych, silnych i ważnych. On wybrał to, co nie istnieje, aby pokazać nicość tych, którzy już są, aby przed nim nikt się nie chlubił czymkolwiek. Tylko dzięki niemu żyjecie teraz w Chrystusie Jezusie i on jest naszą mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem wszystkim od Boga, aby kto się chlubi, w Panu się chlubił, jak mówi Pismo. Więc Chrystus, kiedy przyjdzie w chwale, ile wart będzie tak zwany nowy ateizm czy antyteizm? Jaki wstyd odkryje tych wszystkich znawców.
Gdyby człowiek w swojej mądrości potrafił pojąć Boga, czego by domagali się ci wszyscy antyteiści, że skoro Bóg jest, to my go chcemy zrozumieć w 100%. My chcemy go skatalogować, przebadać i opisać. I wtedy powiemy, dobrze, Bóg jest. Tylko gdyby człowiek to potrafił, okazałby wyższość nad Bogiem, bo to człowiek bada na przykład myszę, a nie mysza człowieka, prawda? A człowiek by chciał jednak wznieść się na wyższe poziomy i pominąć swoje ograniczenia, których pominąć mu się nie uda. Proste zwiastowanie Ewangelii jest dlatego okrzyknięte głupotą. Koryntianie też mieli taką tendencję, byli niedojrzali, byli pod wrażeniem tej ludzkiej mądrości. Tam byli też sprytni oratorzy, byli specjaliści od uczonych debat, więc to po prostu im się bardzo podobało. Ale Ewangelia przenika do centrum nawet takiego egoizmu człowieka, skupieniu na samego siebie. I ci, którzy wywyższają siebie, dla nich ta Ewangelia brzmi absurdalnie. Ale ci, którzy jakby w pokorze i w wierze pochylają się nad tą Ewangelią, to zmienia ich życie i jest zdolne dzięki mocy Ducha Świętego udzielić życia wiecznego takiej osobie. Dlatego apostoł Paweł miał tak duże zaufanie do Ewangelii. Wiedział, że to nie jest zwykłe po prostu mówienie. Werset 22, tam mówił, że Grecy szukają mądrości. Poganie chcieli i wtedy, i dzisiaj też chcą dowodu wytłumaczalnego za pomocą ludzkiego rozumowania i chcieliby nad tym sobie debatować. Ale nie tak działa Boża droga do Niego. Nie byli zainteresowani boską prawdą, a jedynie pragnęli intelektualnego wytłumaczenia. A wersety 26 do 28 świadczą, że Bóg nie dopuścił mądrości ludzkiej do poznania siebie. Dlatego żaden doktorat nie pomoże komuś lepiej poznać Boga, bo to nie jest ta droga po prostu. Mądrość ludzka nie służy do poznawania Boga. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, od 25 wersetu. Czytamy tutaj. Przy okazji poznamy trochę kontekst tych dalszych słów. W tym czasie Jezus odezwał się w te słowa. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom o dziecięcej prostocie. To jest przekład literacki. Tak, Ojcze, uczyniłeś to, gdyż takie było Twoje życzenie. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec. Żaden naukowiec. Jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani, przeciążeni, ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Dwie ważne sprawy powiedziano tym uciemiężonym ludziom. To, że nie muszą polegać na tych mądrych i roztropnych tego świata. Bo przed nimi ta mądrość Boża jest zakryta. A jeżeli chcą naprawdę odetchnąć duchowo, to potrzebują Pana Jezusa, Jego jarzma i Jego brzemienia. I tu może mogą się wysilać intelektualnie ci ludzie, kombinować i żaden z nich nie zrozumie, póki na kolanach nie poprosi o zrozumienie Syna Bożego. Jest to coś, co jest ustanowione prawem Bożym, że tego się nie przeskoczy. Bez pokory względem Boga żaden człowiek ani trochę Boga nie może zrozumieć. Więc jaka w związku z tym jest dla nas potrzeba? 1 Koryntian 3, rozdział, werset 18.
Przestańcie się łudzić. Jeśli ktoś uważa, że błyszczy swoją ludzką mądrością, niech lepiej stanie się głupcem, aby nabrać mądrości prawdziwej. Przekład słowo życia. Błyszczenie ludzką mądrością nic nam nie pomoże. Człowiek musi chcieć stać się głupi. Co jest dla wielu bardzo bolesne, bo opinia. My pochodzimy z ludzi, dla których opinia była najważniejsza. Szło się gdzieś indziej, za tobą szła opinia. A jaka opinia szła za Chrystusem i Jego uczniami? Przynajmniej ze strony tego szatańskiego świata. Dzisiaj trzeba uważać na kompromisy. Znajomy pastor mówił o propozycji, jaką dostał, że będziemy wspierać twoją służbę, ale nie mów o takich kontrowersyjnych rzeczach. O tym. Oczywiście skończyło się to tak, że podziękował za taką pseudopomoc. Ale dzisiaj można zrobić tak, że można chcieć się jakoś ustawić. Apostoł Paweł z taką pretensją pisał do Koryntian, 1 Koryntian 4:10. My jesteśmy głupi dla Chrystusa, ale wy mądrzy w Chrystusie. To jest ten sam list, który mówi o tej ludzkiej mądrości. My jesteśmy słabi, ale wy mocni, wy szanowani, a my wzgardzeni. Dlaczego tak się stało? Bo dla nich Jezus to był tylko taki, a no był ten Jezus, ale porozmawiajmy o rzeczach takich, co naprawdę warto. No to wtedy powiedzą, że no ci chrześcijanie nie są tacy ostatni, prawda? Można się liberalnie ustawić dzisiaj. Bym był trochę bardziej znany i mówił jak Joel Osteen, to miałbym z milion subskrypcji. I był zapraszany gdzieś tam nie wiadomo na jakie tam debaty czy wywiady. Tylko ta forma głupoty, którą jest chrześcijaństwo, ona jest dla mnie cenniejsza niż cała mądrość tego świata. A teraz przerwa.